Okej, okay, dobra, witam was serdecznie. Wracamy do gry po krótkiej przerwie. I aby nie kontynuować, nie przedłużać, udajemy się na Skelligen. Wreszcie się dostaniemy na wyspy. Nowe potwory pewnie, nowy exp, wyższy level. No i oczywiście ulepszona zbroja kota, już się po prostu nie mogę doczekać. Spojrzeć i widać, teraz co ciebie za ziółko. Co tam kapitan nam powie. Stoi przed tobą. No, co się tak gapisz? Zgadza bo mam oczy. Się. Tak, baba jest kapitanem. No co, zdziwiony? Nope. Muszę się dostać na Skelligę. Nie na tym statku. Dobrze, zapłacę. Wyspiarze żyją z morskich grabieży. Nie mam zamiaru ryzykować. Pływałaś tam kiedykolwiek? Słuchaj, wyspiarze atakują wszystkich. Jeśli kogoś nienawidzą jak Nilfgaardczyków, to atakują ich częściej, ale tak naprawdę nie ma dużej różnicy. Kiedyś chcieli sprawdzić, wyobraź sobie, czy mam jaja, jak przystało na kapitana. Po tamtej bijatyce wystarczy mi Skelligę do końca życia. No, coś ci się chyba, paniuś, nie spodobało. No dobra, no to mówi się trudno, siema. No, muszę się podrapać. Zobaczymy, może tutaj się będziemy mogli dostać na tym statku. Na wyspy. Ale stawiam, że dopiero na tym trzecim. Tam się uda. Cud, że w ogóle wróciliście. No tam jest ktoś, z kim możemy sobie pogadać. Cholerni piraci. No. Geralt, skacz. Jesteś kapitanem tej łajby? A co? To, że mam okulary jak kupiec, to wiesz. Muszę się dostać na Skelligę. Mogę być kapitanem. To najlepiej w pław. Wyspiarze jednakowo biją i czarnych, i nas. Nikt tam teraz nie pływa. Bzdura. Z klanami można się dogadać. I ktoś na pewno już to zrobił. O, chyba ten obłąkany sukinsyn Wolverstone z Atropos. Złodziej, kłamca i sodomita. On mógł się dogadać z dzikusami. Gdzie go znajdę? Jeśli nie w świniarni, to w Złotym Jesiotrze. Spytaj o flachę, każdy ci go wskaże. Okej, okay, dzięki za info. O matko, skrzydło tej karczmy, muszę się udać. No dobra, to nie ma co przedłużać. Biegnijmy, bo już naprawdę chcę się tam dostać. Nowe zlecenia, nowe potwory. No naprawdę nie mogę się doczekać, jak będziemy tłuc skórkowańców. O, dobrze, to chociaż blisko jest. Gdzie mnie nierządnico wbiegasz? Dzień dobry. Ty jesteś Wolverstone, kapitanie? Kapitan Atropos? Czekaj, czy ja jestem Atropos, kapitan statku Wolverstone? Nic no nie tak, wiem, tak, psiakę. Tak, mniej więcej. Muszę się dostać na Skelligę. Moja Atropos płynie na Artskellig. Wiozę zboże, ale cicho, szar. Spokojnie, nikt się nie dowie, że wieziesz zboże. Masz pieniądze? 1000 koron, no dobra. Trzymaj, tyle wystarczy? Worek ciężki jak bycze jaja. To co, gotowyś do drogi? Zwarty i gotowy. Nie wiem, czy ty jesteś gotowy. Ledwo stoisz, człowieku. Zapamiętaj sobie jedno. Kapitan Wolverstone nigdy nie pływa na trzeźwo. Morze w jedną stronę, Wolverstone w drugą. I bujanie się znosi. No. To co, gotowy do drogi? Trochę logiki w tym jest. Co by nie powiedzieć. Poczekaj chwilę jeszcze, gościu. Ja sobie tylko rzucę okiem na kolejny program tutaj. O tak. No dobra. Tak to widać, super. Płyńmy. Ruszajmy. Ja oczywiście mam tutaj przy streamowaniu odpalonych milion programów. I za zdrowie mojej Atropos. No, to idziemy. Idziemy, dawaj. Dobra, teraz będzie jakaś cutscenka, chyba przydługa z tego co pamiętam. A nie, te blizny Geralta naprawdę robią
wrażenie. W sumie nie ma się co dziwić, on już ma chyba 70 lat. O, coś się dzieje. No super, grać. O, jak się zdążył ubrać, no kurna. Bum. Łapy nie ma. Z tej gry przyciszę trochę. Dobra. Nie tak. Chciałem inaczej to zrobić. Bitch, please. I pieprzony kuszniku jeden. Znaczy łucznik w tym wypadku. Don't mess up with me, bitch. Tego chcę pojechać. O, piękna dekapitacja. No i pozamiatane. Krótka piłka. Headshot. Terrorists win. No, zamieciony. Po prostu zamieciony był. O, kilka godzin później. Dobrze, że przeżyliśmy. Zobaczcie, nawet miecze na mnie wypadły. Wow. Super. Po prostu super. Jeszcze ktoś nas znalazł. Żywego. I płotka się zrespiła. Jak delikaten medalion. O tak, będziemy sobie zaraz wszystko przeszukiwać. Nie boję się śmierci. Zawsze okradasz zwłoki wyrzucone przez morze? Zabrać trupowi to nie kradzież. Ja jestem człowiek z wysp. Nie orzę i nie sieję. Moje żniwo wyrzucają na brzeg fale. Płynąłeś na Atropos? Tak. Myślałem, że kapitan ma z wami jakiś układ. Z którymi nami? Może i dogadał się z Lugosem, ale z Krachem się nie układał. Choć jak widać powinien. Niedobrze jest wpływać obcym statkom na te wody. A ty? Czego szukasz na Skellige, he? Umówiłem się na Art Skellig z czarodziejką Yennefer z Wengerbergu. Kertrolde u Kracha gości jakaś czarownica. Może to ta twoja, umówiona. Czyżbym słyszał niechęć w głosie? Dobrześ słyszał. Ponoć owinęła sobie Kracha wokół palca. Wszystkich rozstawia po kątach i strasznie jest przy tym wredna. A jak to wiedźma? Czyli Yennefer. Jak wygląda ta czarodziejka? Ubrana na czarno i biało. Żeby nie cycę, to pomyślałbyś, że może wyrzuciło na brzeg orę. No nie, no taka dusza chyba nie jest. Wielu widzi, że to baba i tak chętnie by ją do morza wypchnęli. Yennefer dużo zyskuje przy bliższym poznaniu. Nie wątpię. No, pomyślał o tym samym, co ja. Wiesz, jak trafisz do Kertrolde? Nie, ale poradzę sobie. Jakoś trafię. No właśnie. Kieruj się na północ, a przed mostem skręć na zachód, ku zatoce. Dziś Jarla znajdziesz w porcie. Twoja czarodziejka pewnie też tam będzie. Dzięki. Do zobaczenia. Dobra, i teraz musimy zobaczyć... 40... tych punktów mamy jeszcze ekwipunku, więc... nie jest źle. Zobaczcie, jakie tu jest bogactwo. Kurna. Można wszystko przeszukać. O, ruda żelaza, to mi się przyda. Szpaga też chyba mniej. Medalion drży to miejsce mocy. Zaczepnijmy. Roszakłak? Nie, rogatek, okej. Też rogatek. Stawi krew. O, pamiętam, jak to kupowałem chyba.
do czegoś. Ma. Diam. Skóry najwyżej się później powyrzuca, jeżeli okażą się nieprzydatne. Jeszcze tą książkę tylko sobie przeczytam. Chyba powinna być gdzieś na wierzchu. Dobra, to sobie też poczytam przy okazji tak zwanej. Jedwab może się przydać. Wow. Naprawdę wow. Taki towar do znalezienia. O, znacznie... A nie, to krew, okej. Okay. Myślałem, że to mi się... coś odnalazło za pomocą zmysłów wiedźmińskich. Dobra, zniszczymy od razu to gniazdo potworów. Legowisko syren. Trzeba się go pozbyć. No to już, bęk. Dziwne, że w kilka godzin mi się udało kurde zrobić. O. A bo ja mnie wgrałem to. Gin. A, 50 punktów powinno się dostać ze samozniszczenia gniazda. Jeszcze je przeszukajmy. Ciekawe, co nam się znajdzie. Ciekawe. Wow. Same unikaty, wow. To siodło pewnie kupę waży. Okej, do wody. No ładnie. Na bogato. Jak tam mój udźwig? Beach, please. Kuźwa, jeszcze ze dwa razy bym ich przeszukał. A to mi znajomy powiedział właśnie, że opłaca się przeszukiwać. Znaczy tak, powiedział, że jak wylądujesz na Skellige, przejrzyj wszystko, co jest. Wow. Bogactwo. A jestem takim cebulakiem i będę zbierał wszystko, co się da, nawet saletrę. Choć saletra to jest przydatna, jak będę nowe petardy montował, bo mi się na pewno takie przydadzą. Szkielety jeszcze jakieś. Ale to już pewnie ci wcześniej, którzy się rozbili. Naprawdę, wow. Tyle rzeczy to ja naprawdę dawno nie splądrowałem. Ale co z tego, jak się zaraz skończy miejsce? W ekwipunku. A tutaj jeszcze skrzynunie. Beczun. O cholera jasna. Dobra, po kolei to róbmy. Nie, to mi akurat nie jest potrzebne. A, to już przeglądałem, no tak. Szpagat tam był. Suszona ryba to nie. Nie, no naprawdę, kurde. Glify to, ale glif chyba nie można łączyć w większe. Chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja to. No, naprawdę nie ma co ukrywać. Obłowiłem się. Nie, mają mniejszą żywotność, ale. 15 do żywotności, 3% przybicie pancerza. A weźmy sobie tą lepszą. Kuszę niby. 55. Moje siodło ma chyba lepszą wytrzymałość. 70 chyba ma. No. Zgadza się. Dobra, sobie zapiszę grę przede wszystkim. Aż tyle rzeczy zebrałem. Dobra, i udajemy się do Ketrolde chyba. Mamy punkt. Postać, tak. Zainwestuję w znaki, powiem wam, bo dowiedziałem się, że to, jeżeli sobie wykupię teraz, to nie muszę tego ekwipować. Wystarczy, że sobie wykupię i to już mam automatycznie. W ogóle zobaczcie, co ja dzięki temu mogę zrobić. Nie pamiętam, czy trzeba przytrzymać, czy ja.
Tak, trzeba przytrzymać. Mam taki dookólny art, no. Jasne, kopnij mnie w twarz jeszcze może. Ty, a może tutaj jeszcze coś jest? Chyba jakiś draka. O, nie. Dobrze. Dawid, dobrze. Znaczy, dobrze, że nie zginąłem. A tu gdzieś znajdę jakąś skrzynunia pod wodą? Nie ma. Płyń szybciej, mistrzu. O, zwłoki mogę przeszukać. Dobra, odzyskałem kasę. Ja wiem, że nie powinno się zwłok okradać, no ale... Bitch, please. Zapiszmy jeszcze raz tę grę. Hej! Od razu wiem, że trzeba szukać... handlarza tutaj po drodze powinien się jakiś znaleźć chyba. A nie, dobra. Tutaj widzę, że... z planu Uncrate... patrolują. Oj, tu jest handlarz. O, już. Dzień dobry, panie handlarzu. Podejdź bliżej, nieznajomy. Z kontynentu, to na rajd popłynę. Pokaż lepiej, co masz na szaku. Kupiec, dzień dobry. Nie można z tą kwinta zagrać? Ja pitole. Dzień dobry, panie kupcu. Mam do sprzedania parę rzeczy. Nie, siodło. Dobra. Kto boka temu zabroni? Co to za juki jakieś wesołe? 30, bitch, please. Ale mapy ma. O, właśnie. 12 tysięcy. Kto boka temu zabroni? Nie ma się co pierniczyć. Trzeba kupować te mapy, jeżeli nie chce się dymać po całym... archipelagu. Zobaczcie, właśnie, ja sobie mogę przeczytać taką mapę. Dobra, to sobie przeczytam kiedyś przy okazji, znając życie. Dobra. I wam pokażę coś. Zobaczcie teraz. Myk. Wioski częściowo odblokowane. Ile tutaj jest? Kurde, gro, tak. Zobaczcie. Ile tu tego jest. Tych wysepek. Pewnie prawie na każdej jest jakiś znacznik. Kacper, o, cześć, wybacz, nie zauważyłem, że napisałeś. Mam nadzieję, że się podoba. Słuchaj, jednego ładnie sprawa. Oczywiście u innych można znaleźć już ukończonego Wiedźmina. Ja niestety wolę grą się, powiedzmy, rozkoszować. Przeglądać wszystko. O, jest jakiś ten sypiec. Chodź, stój tu. No schowaj ten, nie, teraz. Gościu, bo akcja nas wyjdzie, mogę? No co za gość? Będę cię gonił. O, mogę już się uspokoił. No, widzicie. Witaj, no i chcesz coś kupić? Jasne. Pewnie... No masz, ale... ciekawe, czy ja to mam już. Kim to jest? Tak, ja to już mam. Dobra, nie masz niczego, co by mnie zainteresowało, gościu. Myślałem, że można... Gwinta z tobą pograć jeszcze. Hejże, rzuć na okiem tutaj. A tu mogę wejść? Do kogoś? Tam jest wioska w dole. Panie, kochany. Dobra, dawaj. Zobaczmy, Kacper jeszcze jest? Czy go nie ma? Nie, niestety. A nie, jest Kacper, witaj. Słuchaj, jeżeli ci się podoba, pamiętaj, że zawsze możesz zostawić tutaj followa. I powiedz w ogóle, jak wygląda ten stream. Czy nic się nie zacina? Bo u mnie co prawda jest całkiem nieźle. Sprawdzam na drugim komputerze nawet. Specjalnie odpaliłem, no ale... Pytanie, jak u innych to wygląda. Dalej. Przecież się stara. Ciekawe, gdzie to zostało.
Kurde, ten koń jest taki nieresponsywny, po prostu jestem w szoku. Idziemy do portu żegnać króla Bran. To nie czas na zabawę. Śmierć króla Bran. To dopiero okazja do napisania pieśni. Aż pośród żywych. A czy Bran to nie był czasem mąż lwicy z Cintry? Dobra, ja się zamknę. Oglądaj. Szaleństwo. Taka młoda dziewczyna. Birna powinna była za nim pójść. Dłużej łoże dzieli. Milczcie! To jej decyzja. Nie, babka oddała życie po prostu, żeby z nim popłynąć do końca. To się nazywa miłość po prostu i oddanie. O, jest Yennefer w swoim alternatywnym stroju. Pięknie wyglądasz. Czy chyba alternatywny. Nie pamiętam, czy go włączałem, czy nie. Miło znów cię widzieć. Oho, przemowa. Król Bran z klanu Tyrseach rozpoczął swoją ostatnią wędrówkę. Tam, dokąd się udał, napotka naszych znamienitych przodków. Razem wyruszą na wyprawy i polowania. Zasiądą we wspólnym kręgu i będą sławić dawne czyny. Teraz pozostanie w naszych sercach. Kiedyś wszyscy staniemy z nim ramię w ramię. To będzie dobry czas. Znałaś Brana? Tak, był bardzo szanowany. W przeciwieństwie do jego żony. Skellige to klany! Tradycją jest, że w czasie wojny klany jednoczą się pod dowództwem króla. Pożegnaliśmy Brana. Czas wybrać jego następcę, który poprowadzi nas przeciwko czarnym. Podwoje Kertrolde stoją otworem dla wszystkich, którym bliski był Bran z klanu Tyrseach. Jadła i picia nie zabraknie. Podczas stypy ujawnią się ci, którzy uważają się za godnych korony. Zechcesz mi towarzyszyć na uczcie? Zechcę. Nie będziemy nic innego jej proponować. Pamiętajcie, Team Triss. Pijaństwo, przechwałki, mordobicie. Nie to, co bankiety w gronie czarodziejów. Pamiętasz przyjęcie na Tanet? Jak mogłabym zapomnieć, skoro ty tam byłeś? Pamiętam też, co było po bankiecie. Jak się zaczęli mordować. Nie czytaj w moich myślach. Masz coś do ukrycia? Nie lubisz tajemnic? Nie.
Dowiedziałeś się czegoś przed nami? Rozwaliła, kurde. Byłem w Nowigradzie. Ciri szukała sposobu na przełamanie jakiejś klątwy. Nie ma jej już w mieście. To pewna wiadomość? Pochodzi od Jaskra, ale tym razem bez konfabulacji. O co chodzi z tą klątwą? Nie wiem wiele więcej. Ciri wpadła w kłopoty i nie udało jej się dokończyć swoich spraw. Odzyskałem filakterium, które chciała naładować. Później je obejrzę. Rozejrzałem się po Velen. Strasznie ponure miejsce. Ranna Ciri trafiła tam do samozwańczego barona, który trzęsie okolicą. Była ranna? To coś poważnego? Nie sądzę. Baron skierował ją później do Nowigradu. Podejrzewam, że szukała ciebie. Jeszcze wcześniej wpadło w łapy trzech wiedźm. Na szczęście udało jej się uciec. Wiedźm? Nie wiem, jak nazywają się te stworzenia, ale są bardzo groźne. A propos wiedźm, w Velen spotkałem naszą starą znajomą, Keirę. Ciekawa jestem, co Keira Metz robi w takim grajdole. Ukrywa się przed łowcami czarownic. Dzięki niej dowiedziałem się, że Ciri szukał elfi czarodziej. Dobrze, wrócimy do tematu, gdy będziemy mieli więcej czasu. No ale mamy czas, siedzimy, rozmawiamy. A ty czego się dowiedziałaś? Jakiś czas temu na Artskellig doszło do katastrofy wywołanej przez magię. Bardzo niezwykłe wydarzenie. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z czymś takim. Przeczucie mówi mi, że przyczyną była Ciri. Szanuję twoją intuicję, ale potrzebujemy konkretnych śladów. Miałabym pewność, gdyby mi się udało zbadać tę anomalię. Niestety Myszowór i jego druidzi nie dopuszczają nikogo na miejsce katastrofy. Myszowór przewodzi kręgowi ze Skellige? Nie widziałem go od... Od czasu, kiedy Ciri była małą dziewczynką. Wątpię, żeby udało ci się z nim dogadać, nawet po starej znajomości. Właściwie to dlaczego Myszowór nie pozwolił ci zbadać tej anomalii? Powiedzmy, że doszło między nami do różnicy zdań. Dużej i głośniej. No, jak z nami NFR, to sobie powtarzam, jak to musiało wyglądać. Biały wilk! Witaj, Krachu. Widzimy się na stypie. Nie przyjmuję żadnych. Chcę pogadać o ważnej sprawie. Na uczcie będę miała na sobie czerni biel. Liczę, że się dostosujesz. Załóż coś, co nie jest historią wszystkich twoich polowań. O, nie mów mi, jak mam żyć. Wiesz, jak nie cierpię ciasnych dubletów. Ja też nie przyjmuję żadnych wymówek. Tak jak Krach. Nie jesteśmy tu dla przyjemności. Załatwiamy interesy i musimy odpowiednio wyglądać. Wynajęłam pokój w karczmie. Najlepiej wpadnij tam i wybierz coś z rzeczy, które przygotowałam. Ja muszę jeszcze coś załatwić. Spotkamy się przed wejściem na salę. Dobra, spoko, przebiorę się. Pamiętam, że jak robiliśmy zadanie dla Tri z wyprowadzeniem tego gościa z Wygelbundów? Tak, najpierw tutaj się udamy. To ona się cieszyła, że się przebraliśmy. Tutaj też to zróbmy. Teraz mam jakiś wykrzyknik. A tutaj jest jakiś ciul. Skellige, pogadajmy z nim. O co chodzi? O co chodzi? Mój statek rozbił się podczas ostatniego sztormu. Straciłem wszystko. Jak mógłbym ci pomóc? Nie mam nawet za co wrócić do domu, a każdy dzień opóźnienia zbliża mnie do bankructwa. No tak, mogłem się domyślić, że chodzi o pieniądze. Zatem potrzebujesz pożyczki, a raczej datku. Oddam ci wszystko, co do ostatniego miedziaka. Przysięgam! Wystarczy, że zgłosisz się pod mój adres w Nowigradzie. Dobra, dajmy mi to, pomogę ci. To nie są pieniądze. Ja bywam w Nowigradzie, więc na pewno cię odwiedzę i zapytam, jak idą interesy. Dziękuję. Znajdziesz mnie w dzielnicy portowej. Nazywam się Johan Bonner. Haha, Bonner. If you know what I mean. Dobra, lecimy. YOLO! Nie szukasz zajęcia? Dobra. Nie pozwolą się. Słuchaj, Wiedźminie. Mamy tu problem z Muiry Diebl, z utopcami. Problem, który twoim srebrnym mieczem można by pewnie rozwiązać.
Pewnie tak. Niech zgadnę. Rwą sieci, wyjadają ryby, a czasem atakują samotnych żeglarzy i tych, co nocą wracają nad brzeżem z tawerny. Żeby tylko. Diabelstwa z naszej zatoki są gorsze niż na kontynencie. Polują tak po zmierzchu, jak i w dzień. Atakują zarówno rybaków, co do obrony mają najwyżej wiosło, jak i wojów. Wyrzuca ich potem morze. Zbroje w strzępach. Flaki wyjedzone. Dziwne. Są jacyś świadkowie? Ruryk, mój uczeń. Był na łodzi, na którą Muire Diebel napadły. Jest też Towe, której zabiły męża. Mieszka tu, niedaleko, wyżej. Wybacz, ale nikogo więcej nie kojarzę. Ci, co mają do czynienia z tymi potworami, rzadko kiedy wracają żywi na ląd. Dobra, no też to musimy rozmawiajmy wpierw o nagrodzie. Coś za skromne, jak na mój gust. Daj mi 270 koron. Odrobinę żeście przesadzili, mistrzu. No dobra, to zejdźmy o koronę. Odrobinę żeście przesadzili, mistrzu. Dobra. Odrobinę jeszcze żeście nie przesadzili, mistrzu. Odrobinę żeście przesadzili, mistrzu. Dobra, wezmę to 250 koron, jeszcze nie będę z nim pierdzielił. Drogo, ale... Dobra, biorę tą robotę. Przyjmuję to zlecenie. Z utopcami miałem już do czynienia nieraz. Wkrótce... Dobra, to zrobimy też. Ale tutaj mamy tablicę ogłoszeń, tak? Bierzmy ją sobie. Uczta, duch lasu, skradziony miecz. O matko. Była dobra tutaj. Będzie dobra i na tamtym świecie. O, tutaj jest zielarz i skupiec, okej. A zielarz jest hołk, okej. Tak samo jak kiedyś wszyscy spotkamy króla Brana. Dzień dobry, panie zielarzu. Chciałbyś kupić coś? Pokaż. Chciałbym. Szczególnie jeżeli masz... O, masz coś, czego ja szukam. To chyba mam. To mi się przyda, to mi się przyda. A to nie wiem, czy mam. Dobra, 55 koron kosztuje. Chętnie dożyć. Zagrajmy w karty jeszcze z nim. Zagrajmy w karty. O matka, jak ja dawno w Winta nie grałem. Dobra, mamy... Pamiętam, że talię mam całkiem niezłą. Zacznijmy. Mamy tylko jeden unikat i nie mamy żadnego szpiega. Zmieni Keirę. Kurde, Deathmoor. No nie jestem zachwycony tym, co mi wypadło. Właśnie, on gra Nilfgaardem. Coś czuję, że przegram tą partię. No, gość już ma 4 karty więcej, ja ją poddam. No, super po prostu. Dzięki. Ale dobra, wysypał się z kart. No, trochę dobra, trochę źle tego zagrałem, ale okej. Wiecie co, poddam grę. Chciałbyś kupić coś z mojej... Nie, na razie jeszcze wyjdziemy. Zrobimy to tak, na... Super, dzięki, że użyłem kota. To sobie wytworzę. Ulepszony kot też mi się przyda. O właśnie, ulepszony jad cielców i mam chyba gdzieś wyśmienity. Brakuje mi oczywiście krwi pożeracza i zielonej pleśni, ale to nie jest problem. O właśnie, mogę. Fajnie, wiedźmin się po raz pierwszy wysypał. Większy zielony mutagen, spoko.
mogę stworzyć jakiś większy niebieski. O, tak. Dobra, wejdźmy do naszej postaci. I zobaczmy, jaki mamy tutaj. A, też mamy dziesiątkę, okej. Okay. 7, 7. A nie mam jakiejś dziesiątki. 5, 5, 5, 5. Wszystko piątki. Lipton. A w ogóle, dlaczego ja tak mam jakoś dziwnie tutaj? Usuń to, usuń to. To sobie aktywujemy, ale tu. I teraz jeszcze mieliśmy tego buta tutaj z unikami. O tak. Od razu siła ataku nam wzrośnie. Czekajcie, ja sobie przemytuję do rana w takim wypadku. Dobra, zapiszemy sobie grę na pewno. Okej. Okej. Miałem zagrać jeszcze raz Kinta z nim przecież. Brawo. Chciałbyś kupić. Zagrajmy jeszcze raz. Tak, zagramy. O tak, mamy tutaj szpiega. A ja sobie tego tu. No, w sumie nie jest tak źle. Dobra. Teraz jakieś komunikaty? No nie do końca. Co on zrobił? Co ta karta dała mu? Nie wiem co mu dała, ale ja spasuję. Dobra, źle zrobiłem, bo mogłem tamtą kukłę sobie zostawić. No dobra, mówi się trudno. Ale mu karta wróciła do graveyardu. Grasz na ostro, to ja też. Boję się, że użyję pożogi. Jakby jej użył, to będzie niewesoło. Właśnie, tego się bałem. No nic. Bardzo dużo straciłem. Znałem, że jak użyję Yennefer, to będę mógł z tego graveyardu wyciągnąć coś. Mogę balistę, katapultę, dobra. Spasowa.